Sezon mikołajkowy w pełni. W tym szczególnym czasie co roku spotkanie rodzin zastępczych organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodziny zastępcze z powiatu polkowickiego to jedna duża rodzina i to właśnie za sprawą spotkań, które dwa razy w roku organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. O tym, że spotkania są potrzebne i łączą, świadczy nie tylko zawsze imponująca frekwencja, ale także zaangażowanie rodziców, którzy uczestniczą w przygotowaniach do tych spotkań. W tym roku ciasto przygotowywały mamy, Mikołaja godnie zastępował jeden z tatusiów. Wszystko w świątecznej atmosferze odbywało się w sali konferencyjnej starostwa. Choć spotkanie samo w sobie jest przyjemne, to z okazji Mikołajek ważne były także prezenty. W tym roku o to, by paczki rzeczywiście cieszyły, zadbała Fundacja Polska Miedź. Zanim jednak Mikołaj przybył na miejsce, nie mogło zabraknąć kilku słów przywitania. W roli gospodarza wystąpił wicestarosta Kamil Ciupak. Wszystkich przybyłych przywitał i życzył wesołych świąt. Obecność władz powiatu na takich spotkaniach to znak wsparcia, które starostwo udziela rodzinom zastępczym w ciągu całego roku. Oprócz takich podstawowych, przyziemnych oczekiwań, jak wsparcie finansowe, które wprost określają przepisy, problemów jest tak naprawdę tyle, ile ludzi i dzieci. Z jednej strony są to problemy wychowawcze z dziećmi, z młodzieżą, która z różnych środowisk trafia do tych rodzin zastępczych. Z drugiej strony problemy, które te rodziny mają ze sprawami administracyjnymi, z urzędowymi, z tak zwanymi papierami, jak to ludzie potocznie mówią, i tutaj też nie ma problemu, żeby nasi pracownicy pomagali. Oraz problemy, jeżeli są dzieci, rodziny w bardzo trudnej sytuacji szczególnej finansowej, tutaj też mogą liczyć na pewne wsparcie, które jest oczywiście możliwe w ramach określonych przepisów. Każda rodzina jest inna, tak jak każdy z nas się różni, ale to, co łączy przy świątecznym stole w czasie spotkania mikołajkowego, to radość i problemy związane z zastępowaniem rodziców. Problemów ja takich żadnych nie mam w ogóle, z dzieckiem i w ogóle. No fakt, że pieniążki są bardzo znikome, to jest najbardziej, bo ja jestem babcia sama, mój córka umarła przy porodzie, nie? I wychowuje Macieja, który ma 17 lat, to są potrzeby, nie? No właśnie, to tylko z tym, a tak pod żadnym pozorem nie mogę powiedzieć nic, naprawdę. Jestem zadowolona, miło zawsze, czy spotkanie, ja rzadko jeździłam, bo po prostu pracowałam, a w tej chwili już jestem na emeryturze, to będę odwiedzać. No tylko, że Maciej jest duży, no i on tam siedzi już z dziewczynami, które poznał, nie? Także powiem, że jestem bardzo zadowolona, nie mogę nic powiedzieć, naprawdę, no bo bym zgrzeszyła. Spotkania potrzebne są i to opinia rozpowszechniona w tym gronie i jak podkreślała jedna z mam, wcale nie chodzi o te paczki. My jako rodzina zastępcza staramy się po prostu wdrażać temu dziecku te po prostu naturalne środowisko, żeby to dziecko się czuło tak jak w prawdziwej rodzinie. Nie odczuło tego, że babcia, dziadek czy prawda wujka, wujek, ciocia nie są po prostu kimś tam dalszym z rodziny, tylko po prostu bliskim, mama, tato. Czy możecie Państwo liczyć na jakieś wsparcie? Tak, oczywiście. Tutaj właśnie zawdzięczamy paniom z PPCR-u. Dwa razy do roku odbywają się właśnie te spotkania integracyjne. I to nie chodzi o te paczki dla dzieci, prawda? A zwłaszcza to jest takie spotkanie, wymiana problemów wzajemnych, wymiana zdań. Dodatkowo mamy takie comiesięczne spotkanie sami dla siebie, spotkanie z panem psychologiem, z panią koordynatorką. To są wspaniałe. I uczestniczą w tym rodziny, które oczywiście się, jak wiadomo, co nie, borykają z problemami dzieci ze szkoły, no i w domu. W czasie spotkań organizowanych przez PCPR nawiązują się znajomości, a nawet przyjaźnie, ale spotkania stwarzają atmosferę do rozmów o problemach z ludźmi, którzy mają podobne. To skłania do większej otwartości, a często pozwala znajdować rozwiązania. Zależy, w jakim wieku dziecko trafia do rodziny zastępczej, ale czasami trafia w takim wieku, gdzie już przeszło jakieś problemy emocjonalne, rodzice go porzucili, czy no z różnych względów, prawda? Także, a jednak w rodzinie takiej zwykłej, biologicznej dziecko jest od maleńkości, więc no uważam, że na pewno jest różnica i to spora. Ale my, rodziny zastępcze, dajemy wiele miłości tym dzieciom, także uważam, że w uczuciach takich macierzyńskich to różnicy nie ma. Kiedy nadeszła pora, ta dla dzieci najważniejsza, czyli czas przybycia Mikołaja, dzieci wołały go z wielkim zaangażowaniem i niecierpliwym oczekiwaniem. Mikołaju! Super! Ale macie pan! Dzień dobry, Mikołaju! Witamy serdecznie!
Na prezenty, wie to każde dziecko, trzeba zasłużyć, ale i tu Mikołaj już w czasie rozdawania prezentów swoje oczekiwanie miał i trzeba było zaśpiewać. W ten sposób rozpoczął się czas kolęd. Tak więc tylko krótki występ artystyczny dzielił dzieci od otrzymania prezentu. Paczki były różne, a ich zawartość zróżnicowana i dostosowana do wieku dziecka. Co tam znalazłaś w paczce? Cukierki i jakąś zabawkę. A co to za zabawka? Zobaczymy razem? Tak. A to są chyba puzzle. Lubisz układać puzzle? Tak. A ty co dostałaś? A ja dostałam pendrive'a. Aha. Tak przyda się? Ładnego. Tak, przyda się. Każde z dzieci otrzymało paczki. PCPR nie zapomniał o dzieciach biologicznych rodziców zastępczych. Także te dzieci otrzymały po drobnym upominku, żeby było jak w rodzinie. Wszyscy pamiętają o każdym.